Siema, trackerskie majstry. Jeśli majstry, to znaczy, że będziemy coś ich grzebać. A co będziemy grzebać? Będziemy wymieniać żarówkę w Mercedesie, Actrosie. Od czego zaczniemy? Zacznę od tego, by pokazać, co dostałem od szefa na wyjazd. Patrzcie się. Kurczę, ja bym tu normalnie Mercedesa złożył tym zestawem. Będzie nam potrzebny Torx 20. No i taki najlepiej, żeby był taki trochę dłuższy, nie? Zaczynamy od tego, że tu mamy taką śrubkę, którą trzeba odkręcić i wtedy nam się otworzy to w ten sposób. I cyk. Dobra, jak żeśmy już to odkręcili, to mamy tutaj takie śrubki z takimi podkładkami szarymi i je trzeba wyodkręcać. Tutaj, tutaj i chyba bodajże tam jest jeszcze jedna śrubka. Także działamy. Broń Boże, nie ruszamy tych śrubek tutaj, ani tutaj, ani tutaj, ponieważ one służą do regulacji reflektorów. Także i no naknocimy. Tutaj jest akurat łatwy dostęp. Dobra, ona siedzi. O, a ta już jest daleko. No to już to jest trudniej. Trzeba mieć rzeczywiście coś długiego. Tego Torxa. No i tutaj mamy jeszcze jedno. Dobra. Odkręcimy tą klepeckę. Właściwie to nie musieli chyba byśmy jej odkręcać, ale odkręcimy ją, bo tu była dziurka jednak. No to aha, nie wsadziłbym, wsadziłbym swojego śrubokręta. A tak z ciekawości aż zobaczymy, czy ten z tym go otworzy. Problem, faktycznie. Tu jeszcze troszeczkę. Coś tu mi jeszcze trzyma. No i dobra. Mamy tutaj wszystko w komplecie. Pod tą klapeczką kryją nam się światła mijania i światła pozycyjne. Pod tą klapeczką okrągłą kryją nam się światło drogowe, czyli tak zwane długie. No i mamy jeszcze tutaj kierunkowskaz. Również to odkręcamy. Także nic trudnego. Zobaczcie, żadnej filozofii tu nie ma praktycznie. O, o tak. I co? To by było na tyle. Oczywiście nic nie będę tutaj wymieniał, bo wszystko jest dobrze. Tylko chciałem po prostu pokazać, jak dostać się do konkretnych żarówek w Mercedesie Actrosie i sobie poradzić samemu z wymianą. Bo w książce, w instrukcji, Mercedes pisze, żeby wymienić żarówkę na serwisie. Bo ja na plaży ja sobie wiolo mare. Shine, shine, shine.